Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu rozpocząłem taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Dzisiaj kończę ten cykl nauczań. To ostatnie nauczanie z tego cyklu. To nauczanie zatytułowałem Czy chrześcijanie muszą cierpieć? Chciałbym, żebyśmy cały ten odcinek poświęcili tematowi cierpienia w Królestwie Bożym. Co to jest cierpienie? Cierpienie, przyjaciele, to jest ból. To jest ból w wyniku doznania jakiegoś braku, czy doznania jakiejś straty. To jest właśnie cierpienie. No i doświadczenie. Doświadczenie, czym jest doświadczenie cierpienia? To jest doświadczenie bólu, doznania jakiegoś braku, jakiejś straty poprzez jakąś osobę, czyli osobiście. Osobiście. Czyli cierpienie jest związane z osobistym doświadczeniem, z osobistym doświadczeniem bólu. Ja w tym nauczaniu, ja tylko chcę zasygnalizować pewne rzeczy. Chcę, żebyście zrozumieli jakby głębię, spróbowali sobie nakreślić głębię zagadnienia i sami krok po kroczku tą głębię oglądać. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Dzieje Apostolskie 17:3. Dzieje Apostolskie 17:3. I tutaj jest napisane, wywodząc i wskazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja sam głoszę. Widzimy, że tutaj jest napisane, że Jezus musiał cierpieć. Jezus Chrystus musiał cierpieć. Aby. Dlaczego On musiał cierpieć? Aby zmartwychwstać. Tak? Czyli Jezus poniósł ból, doznał braku, doznał straty, doświadczył tego wszystkiego osobiście, a potem zmartwychwstał. Co się stało z Jezusem na krzyżu? No Jezus tak naprawdę zostaje pozbawiony absolutnie wszystkiego. Zostaje pozbawiony perspektywy bycia w niebie nawet, tak naprawdę. Oczywiście wiemy, że śmierć go nie może utrzymać, że ta kraina śmierci go wypluwa, w cudzysłowie, po trzech dniach, ponieważ sprawiedliwy w krainie śmierci być nie może. Natomiast Jezus zostaje ogołocony absolutnie ze wszystkiego i obciążony absolutnie wszelką negatywną formułą, jaka istnieje we wszechświecie. Jezus cierpi. Jezus cierpi i tutaj jest napisane, że On musiał cierpieć. Dlaczego On musiał cierpieć? No bo takie było założenie Boga. Czyli Bóg podjął decyzję, że sam będzie cierpiał, aby ludzkość nie musiała co? Cierpieć, przyjaciele. Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który cierpiał. On musiał cierpieć. Swoje cierpienie zakończył zmartwychwstaniem, czyli powstał z martwych, jakby wyszedł poza system cierpienia i zutylizował tym samym cierpienie. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my, przyjaciele, tego rodzaju cierpienia już nigdy nie musieli przechodzić. Przeczytajmy pierwszy list Piotra 3:8. Pierwszy list Piotra 3:8. Pierwszy list Piotra, 3:8. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni. Dobrze ja czytam, dobrze zaznaczyłem. Ja przepraszam, 3:18, bardzo przepraszam. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Czyli we wszechświecie nastąpiło jedno cierpienie za grzechy, czyli za błędy całej ludzkości. Przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Czyli błędy ludzkości od początku tej ludzkości do końca tej ludzkości. Czyli Jezus
cierpiał cierpieniem ludzkości i wycierpiał cierpienie ludzkości. A więc prawdą jest to, przyjaciele, że jeżeli chodzi o nasze błędy, to z perspektywy Bożej nie musimy w ogóle cierpieć, ponieważ błędy nasze, one zostały przez Chrystusa Jezusa zutylizowane. A więc czy chrześcijanin, czy narodzony z Bożego Ducha człowiek jest w stanie cierpieć? Czy cierpienie jest w życiu chrześcijanina? I tu jest odpowiedź jakby dwojakiego rzędu. Jest i nie ma. Jakiego cierpienia w życiu chrześcijanina nie ma? No nie ma cierpienia za grzechy. A więc jest to nieprawdą, że Bóg karci człowieka, że Bóg smaga człowieka, że Bóg wyciąga konsekwencje różnego rodzaju tutaj na ziemi wobec człowieka za jego grzechy. Absolutnie takiego czegoś nie ma, gdyż Bóg sprawę grzechu załatwił raz na zawsze w Chrystusie Jezusie. A w związku z tym, jaka każda forma cierpienia, tak, została zutylizowana, czyli od strony Boga, od strony Bożej nie istnieje przymus cierpienia dla chrześcijan. Czy zatem chrześcijanie cierpią? No tak, mogą chrześcijanie cierpieć, ale zupełnie z innych powodów. Z jakich powodów chrześcijanie mogą cierpieć? No chrześcijanie mogą cierpieć z takich powodów, że dopuszczając się grzechu, wpadają w ręce diabła i następuje w ich życiu ból, strata, pewien brak i różnego rodzaju negatywne doświadczenia. A więc cierpią dlatego, że decydują się, że będą grzeszyć. Prawda? Dlatego chrześcijanie jeszcze mogą cierpieć z tego powodu, że stoją mocno przy Chrystusie. Stoją mocno przy Bogu. I w związku z tym świat, który jest wokół nich, działa w sposób prześladujący. Prawda? Kiedy my głosimy Ewangelię, kiedy my prezentujemy Boga, no to wszystko to, co jest wokół nas, ten cały system świata stymulowany przez diabła, on wywiera na nas negatywny wpływ, czyli przeszkadza nam w jakimś sensie. No i czy no wtedy następuje jakaś forma cierpienia. A więc tak naprawdę chrześcijanie mogą cierpieć z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że się na własną rękę ładują w różnego rodzaju grzechy, i wtedy są dojeżdżani przez diabła i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I druga sprawa jest taka, że stoją mocno przy Bogu i świat stymulowany przez szatana wpływa na nich, tak? I dociska ich i odczuwają różnego rodzaju opresje, różnego rodzaju naciski i w tym momencie też wielokrotnie tracą pewne rzeczy. Tracą, często nawet życie fizyczne tracą, bo kiedy idą głosić Chrystusa w miejscach, gdzie za głoszenie Chrystusa można ponieść śmierć, więc robią to zupełnie świadomie tą śmierć poniosą, czyli tracą. A więc widzimy dwie formy cierpienia, a więc cierpienie związane z tym, że się grzeszy i się wpada w ręce diabła, ale zaznaczam, że nie jest to cierpienie uwolnione przez Boga, bo Bóg nie ma z tym nic wspólnego, lub po prostu cierpimy dlatego, że szerzymy Królestwo Boże. Z takich powodów cierpimy. No z innych powodów chrześcijanie nie cierpią. Czyli tak naprawdę chrześcijanie nie cierpią z tej perspektywy Chrystusowej, no bo to Chrystus wycierpiał za nas wszystko. Z drugiej strony chrześcijanie mogą cierpieć na własne życzenie. Tak naprawdę. A więc mogą cierpieć tak negatywnie i pozytywnie. Negatywnie cierpią wtedy, kiedy ładują się w grzechy i diabeł ich dojeżdża, a pozytywnie cierpią wtedy, kiedy szerzą królestwo i system tego świata stymulowany przez diabła ich naciska. Także to tak wygląda sprawa cierpienia. Nie wolno też zatem wyciągać jakichś błędnych wniosków z tego. Ja bym chciał, żebyście rozważali głębię tego problemu. Chciałbym, żebyście też oglądali różnorakie rzeczy w swoim życiu. Jeżeli będziecie widzieć, że weszliście w jakąś patologię i cierpicie, to natychmiast wyjdźcie z tego, bo tak naprawdę cierpicie na własne życzenie. Natomiast kiedy będziecie szli i będziecie głosili Królestwo Boże, to nie dziwcie się, że możecie cierpieć.
cierpieć, bo to jest normalna sprawa, ponieważ Pan Jezus powiedział, prześladowania mieć będziecie. Prawda? Ja bym chciał odwołać się tutaj do dwóch elementów. Ja bym chciał się odwołać do takich elementów, które tak naprawdę są w Biblii opisywane jako takie dowody na to, że istnieje cierpienie z tej perspektywy Bożej, że to Bóg coś człowiekowi takiego robi w życiu, że ten człowiek cierpi, czy też go karze za coś. No, chciałem przeanalizować króciutko przypadek Hioba i przypadek Pawła. I teraz wielu nauczycieli, którzy głoszą tak zwany system chrześcijaństwa cierpiętniczego, dają przykład Hioba i opisują, jak ten Hiob, będąc sprawiedliwym przed Bogiem, najsprawiedliwszym w ówczesnym czasie, jak to mówi Pismo Święte, najsprawiedliwszy na wschodzie był wtedy Hiob, i że on cierpiał dlatego, że diabeł przyszedł do Boga i tam wyprosił u Boga te cierpienie Hiobowe. No, przede wszystkim punkt pierwszy. Hiob żył w systemie Starego Przymierza, czyli Chrystus nie umarł jeszcze za Hioba. No to taka rzecz, czyli tak naprawdę nie było tej ofiary za grzech. Druga rzecz, w tamtym okresie czasu, kiedy Chrystus jeszcze nie był ukrzyżowany, nie wstąpił do nieba, tak naprawdę diabeł miał dostęp do Boga. Dzisiaj diabeł do Boga dostępu nie ma. Rzecz trzecia. Diabeł nie przyszedł do Boga z niczym, tylko przyszedł z czymś. Jak się wyraźnie czyta Hioba, no to się widzi, z czym on przyszedł. Przyszedł z lękiem hiobowym. Tak naprawdę on coś innego mówił, ale on przyniósł pewien potencjał. On przyniósł pewną rzecz, którą posiadał. Otóż Hiob się bał. Hiob był człowiekiem wylęknionym. On codziennie wstawał, składał ofiary za swoje dzieci i to świadczyło o tym, że on nie miał w sobie, on nie wierzył na stałe Bogu, tylko on myślał, że ustawicznie musi w jakiś sposób coś robić, w jakiś sposób zasłużyć sobie na tą przychylność Bożą. Więc Hiob się bał, a dwa, Hiob posiadał w sobie system samosprawiedliwości. I z tym właśnie przyszedł diabeł do Boga. Pokazał Bogu, że Hiob się boi i pokazał, że Hiob jest samosprawiedliwy. I w tym momencie diabeł w pewnym sensie nabył prawo do uderzenia Hioba. Natomiast widzimy tutaj wyraźnie, że to nie Bóg uderzył Hioba, tylko diabeł uderzył Hioba. Bóg się nigdy nie zajmował uderzaniem człowieka. Nawet w Starym Testamencie, kiedy czytamy o różnego rodzaju karach bożych, które spadały na ludzi, to w praktyce wyglądało to tak, że to, ponieważ nie było tej przykrywki w postaci krwi Jezusa Chrystusa, to ludzie, popełniając różnego rodzaju negatywne rzeczy, wchodzili automatycznie pod Boży sąd, przed którym nie byli chronieni. Natomiast ten Boży sąd, tak naprawdę on był wykonywany przez diabła, czyli oni robili rzeczy złe, rzeczy nieboże. Bóg tak naprawdę nie mógł nic na to poradzić. Po prostu nie mógł Bóg ich nie mógł ochronić przed swoim sądem, ponieważ Chrystus nie był jeszcze, nie umarł jeszcze za grzechy ludzi, nie wstał jeszcze z martwych i nie zasiadł jako człowiek na tronie w niebie. Więc Bóg nie miał możliwości chronienia człowieka przed jego własnymi grzechami. W związku z tym sąd Boży, który był, jest i będzie, to jest tak pewna stała wytyczna, ja o tym mówiłem w podstawach wiary chrześcijańskiej, przestudiujcie to sobie. Ludzie, wchodząc pod ten sąd, dostawali się w ręce diabła, diabeł ich dojeżdżał i tak wyglądała ta cała sprawa. I gdzieś tam biblijni pisarze mówią, to Pan go uderzył. No tak naprawdę nie Pan go uderzył, tylko ten człowiek wszedł pod sąd Pana, a diabeł go zlał. To była taka tutaj zależność. A więc widzimy, że przypadek Hioba nie ma absolutnie nic wspólnego z żadną formą cierpienia, którą zsyła Bóg. Bóg nigdy nie zsyła cierpienia. Tak naprawdę widzimy, że przez 28 chyba czy tam ilość rozdziałów Hiob się mądrzy na podstawie własnej samosprawiedliwości. Próbuje udowodnić wszystkim dookoła, jak to z niego jest porządny człowiek i tak dalej. I w pewnym... więcej, tam się jeszcze
zjawiają jego koledzy, ci koledzy go tam oskarżają, robią jakby, są w tym wszystkim wszyscy popełniają jakieś błędy. Widzimy, ponieważ chyba tam w 30 rozdziale, w którym Bóg mówi, a któż to się spiera z Bogiem? No kto to się spiera z Bogiem? No i okazuje się, że Hiob mówi, to ja już zamykam usta, nic nie mówię i do tej pory znałem Cię tylko ze słyszenia, teraz ja już nic nie wiem. Czyli to okazuje się, że te 28 rozdziałów to ględził bez sensu. Tak, natomiast dzisiaj religijni nauczyciele robią z tego teologię i mówią, wiesz, no Hiob też cierpiał. Wiecie, mnie osobiście w ogóle nie interesuje, że Hiob cierpiał, bo ja nie mam nic wspólnego z Hiobem. Nic w ogóle nie mam z nim wspólnego. Pewnie się z Hiobem spotkam w niebie. To jest jedyna rzecz, co ja mam tam wspólnego z Hiobem. Natomiast Hiob w ogóle nie funkcjonował w systemie, w którym funkcjonujemy my dzisiaj, czyli w Nowym Przymierzu. Więc temat Hioba nie jest dla nas żadnym autorytetem. Rozumiecie? Jest do budowania jakiejkolwiek doktryny, bo ludzie religii próbują podeprzeć tą doktrynę, że Bóg dzisiaj zsyła różnego rodzaju doświadczenia i ludzie cierpią z różnych przyczyn i daje przykład Hioba. Innym przypadkiem jest przypadek Pawłowy w drugim liście do Koryntian. Jest opisany przypadek Pawłowy, gdzie Paweł mówi, że został w niego wbity cierń. I się mówi o cierniu Pawłowym, że Paweł, ten apostoł, tak wielki apostoł, i on też miał cierń wbity w siebie, i to ten, bo jest napisany, żebym się z nadmiaru objawień nie wynosił, został we mnie wbity cierń, niczym posłaniec diabła. No i znowu widzimy tutaj bardzo ciekawą rzecz, że to okazuje się, że ten w ogóle cierń, prawda, nie ma nic wspólnego z Bogiem. A teraz dlaczego ten cierń zostaje w niego wbity? Dlaczego ten posłaniec diabła w niego wpada? No nie dlatego, że Bóg go tam posłał, tylko dlatego, że Paweł wynosi się wynosi się w swoich objawieniach. Czyli Paweł, bo to, że się Paweł wynosi w swoich objawieniach, to jest nic złego. No bardzo dobrze, że się wynosimy w swoich objawieniach, bo my głosimy Chrystusa w naszym życiu. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ja będę się ze swoich objawień wynosił. To jest normalna sprawa. Przecież nie będę mówił, och, taki jestem grzesznik zbawiony z łaski. Ja nie jestem grzesznik zbawiony z łaski. Tak? Ja jestem święty Boży. Jestem święty Boży. W moim duchu jestem święty. Tak, w mojej duszy dalej jestem pełen różnego rodzaju braków i te braki Duch Święty, jakby ja współpracując z Duchem Świętym, tutaj zalepiamy sobie te braki we mnie, ja się uświęcam, prawda? Natomiast ja jestem w duchu święty Boży. Ja nie jestem żaden grzesznik. Tak? I tutaj widzimy, że Paweł zostaje zaatakowany przez jakiś byt demoniczny, dlatego że on chlubi się Chrystusem. On się chlubi Chrystusem. I to coś, i to jest ciekawa historia, to coś, to jeszcze, to Paweł jeszcze na tym tak naprawdę, będąc mądrym szafarzem tajemnic Bożych, to jeszcze skorzystał na tym, bo diabeł w niego uderzył, prawda? Za chwilę powiem, co to było to uderzenie diabelskie, ale w niego uderzył i Paweł mówi, okej, to teraz ja będę się chlubił jeszcze przy tym wszystkim ze słabości swoich. Ale tutaj on mówi o słabościach duszy swoich. Mówi, gdyż im słabszy jestem w duszy mojej, tym mocniejszy w duchu moim. Czyli ja będę się chlubił ze słabości mojej duszy, tak? I to doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej będę wynosił się z objawień w duchu świętym, tak? Czyli diabeł dostanie po mordzie. Czyli diable, uderzyłeś we mnie, ale to, że we mnie uderzyłeś, to jeszcze mnie bardziej zastymulowało do tego, abym się zajął duszą swoją, tak? Nie będę się przejmował różnymi rzeczami, tylko będę liczył na Chrystusa w tym wszystkim, prawda? I co jest jeszcze ciekawe, ja słyszałem różne takie bzdety, które opowiadali różnego rodzaju tak zwani nauczyciele Słowa Bożego i wie, że to Paweł był niewidomy, że Paweł miał słaby wzrok, że to w ogóle ten cierń to było to i oni się tłumaczyli, dlaczego niektóre choroby są nieuzdrawiane i tak dalej, i tak dalej. To jest stek bzdur. Cierniem Pawłowym były prześladowania z uwagi na głoszenie Chrystusa. Czy to był ten cierń Pawłowy. Czyli widzimy, że tutaj w ogóle nie ma mowy znowu o jakichkolwiek cierpieniach, które zsyła Bóg. Chciałbym, żebyście z tego nauczania wyciągnęli bardzo ważny wniosek, że Chrystus
załatwił sprawę cierpienia. Tak naprawdę, my nie mamy żadnego powodu, żeby myśleć inaczej. A jeżeli jakiekolwiek cierpienia do naszego życia przychodzą, to przychodzą dwojakiego rodzaju cierpienia. Pierwsze takie, w które my się sami pakujemy poprzez to, że odstępujemy od Bożych prawideł, wchodzimy w grzech i diabeł nas dojeżdża, a drugie takie, że stoimy mocno przy Chrystusie, głosimy Chrystusa i przez to świat stymulowany przez diabła nas dociska. I nie róbmy fanaberii, przyjaciele. Bądźmy ludźmi mądrymi, tak? Bo diabeł bardzo chce, żebyśmy wszyscy myśleli, że Bóg zsyła na nas różnego rodzaju cierpienia, doświadczenia i tak dalej, żeby nas tam czegoś nauczyć. Jak można czegoś nauczyć człowieka poprzez cierpienie? Jak można czegoś nauczyć człowieka? Jak można takie, że Bóg ma taki pomysł, że On nas nauczy? Ja się pytam Ciebie, Matko, Ojcze, czy Ty byś swojemu dziecku załadował jakiś pakiet cierpienia, żeby go czegoś nauczyć? Bzdura! Bzdura. Oczywiście będą się zawsze pojawiać ludzie, którzy się będą kłócić z tym, co ja mówię teraz, natomiast to w ogóle nie powinno nikogo obchodzić. Przyjaciele, mówię do tych z Was, którzy macie uszy do słuchania, którzy słuchacie tego, co ja mówię. Nie musicie mieć w głowie mentalności, że Bóg zsyła na Was jakieś cierpienia. Bóg nie zsyła na Was cierpień. Chrystus raz cierpiał za grzechy. Raz. Nic Bogu do Twoich cierpień, zrozum mnie. Nic Bogu do Twoich cierpień. Nic Bogu do Twoich cierpień. Tak? Nic Bogu do Twoich cierpień. Tak? Ludzie będą zawsze wyciągali coś z Biblii. Zawsze coś tam znajdą takiego, co będzie potwierdzało ich herezję. Natomiast Ty pamiętaj. Trzymaj się Jezusa. Nie wchodź w grzech. To nie będziesz cierpiał z uwagi na grzech. Z drugiej zaś strony. Głoś Chrystusa ze świadomością, tak? Że wchodzisz na wrogi teren i że różnorakie cierpienia z tym związane mogą przychodzić do Twojego życia i nie bój się tego. Nie bój się. Bo jeżeli Ty będziesz cierpiał sprawiedliwie, tak, to Ty otrzymasz nagrodę od Ojca w niebie za to. Przyjaciele, tym odcinkiem chcę zakończyć cały cykl nauczań z łaski przez wiarę. Chciałbym, żebyście nie tylko wysłuchali tych rzeczy, nie tylko wysłuchali tych wielu odcinków. Często być może będziecie musieli powtarzać sobie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż to wszystko w Was wpłynie i zacznie w Was jakby obfitować. Ale chciałbym, żebyście też się dzielili tymi nauczaniami z innymi ludźmi. Wiecie, jedną z rzeczy, które Bóg zlecił naszej służbie, to jest wymiana doktryny, chorej doktryny. I chciałbym, żebyście dzielili się tym, dzielcie się tymi nauczaniami. Rozwijajcie je, głoście tak jak ja głoszę i poszerzajcie to o swoje objawienia. I niech Słowo Boże się szerzy. Ojcze, ja dziękuję Tobie za cały ten cykl nauczań z łaski przez wiarę. Ojcze, ja modlę się, żeby te nauczania dotknęły milionów ludzi. Ojcze, ja modlę się, aby Twoja potężna ręka dotykała każdego człowieka, który będzie tego słuchał w jakimkolwiek miejscu na świecie. Ojcze, niech te nauczania będą tłumaczone na wszystkie możliwe języki na świecie. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, niech to płynie, Ojcze, na każdym kontynencie. Niech to będzie puszczane w radio, w telewizji, w internecie, wszędzie. Ojcze, niech ludzie nauczają na podstawach tego, co mówiłem w tych nauczaniach. Niech nauczają, poszerzają to swoje objawienie. I niech to płynie. Niech doktryna się wymienia. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Jezus.